pruszczańskim ogrodniku odbyły się dni otwarte. Uczniowie szkół podstawowych z okolicy mieli okazję zwiedzić szkołę i porozmawiać ze starszymi kolegami. W dniu dzisiejszym mamy dzień otwarty szkoły. Zaprosiliśmy okoliczne szkoły podstawowe z powiatu gdańskiego, jak również część szkół z Gdańska, z dzielnicy Orunia Dolna, aby zapoznali się z naszą szkołą, aby zobaczyli, co możemy im zaoferować, jakie kierunki kształcenia w naszej szkole są w tym roku i jakie warunki czekają na przyszłych uczniów. W tym roku organizujemy nabór na dokładnie te same kierunki jak w zeszłym roku, czyli jest to liceum ogólnokształcące, jest to technikum o kierunkach technik logistyk, technik architektury krajobrazu, technik handlowiec, technik ekonomista i jest to branżowa szkoła pierwszego stopnia w zawodach magazynier logistyk, ogrodnik, fryzjer i sprzedawca. Oprócz tego od zeszłego roku w naszej szkole jest branżowa szkoła drugiego stopnia, która kształci w kierunkach technik usług fryzjerskich i technik logistyk. Jest to szkoła, do której mogą przyjść absolwenci szkoły branżowej pierwszego stopnia, aby uzyskać tytuł technika i zdać maturę. Wybór szkoły średniej to start w dorosłe życie. Warto posłuchać doradcę zawodowego, zanim dokona się wyboru. Szkoła to jest taki etap, w którym młody człowiek nabywa właściwie doświadczenie. I ten wybór jest na tyle istotny, ponieważ on wpływa, może wpłynąć tak naprawdę na dalszy przebieg całego życia. Więc to jest dlatego takie istotne, żeby to wybrać świadomie, tak? Wiedzieć, jaka szkoła, co lubię, kierować się zainteresowaniami. No myślę, że to bardzo wpływa na to, żeby młody człowiek po prostu się rozwijał i w przyszłości, żeby jego praca być może stała się jego pasją. OHP oferuje naszym uczestnikom bardzo wiele. To są kursy zawodowe, to jest opieka pań wspierających naszą młodzież. Organizowane są różnego rodzaju konkursy, wyjazdy, wycieczki, mamy też projekty. Także naprawdę szeroki wachlarz usług dla naszej młodzieży. Uczniowie dla swoich młodszych kolegów przygotowali różne stanowiska, które pomagały im zapoznać się z profilami dostępnymi w szkole. Zajmujemy się tutaj projektowaniem, robimy tutaj projekty ogrodów, też wykonujemy je. Obecnie dzisiaj promujemy naszą szkołę, są dni otwarte. Czuję się tutaj dobrze, bo podobały mi się zajęcia tutaj na przykład. To, czym się zajmujemy, to jest coś, co mnie po prostu interesuje, w czym się spełniam. Poza podziwianiem projektów ogrodów można było także uczestniczyć w zajęciach matematycznych i sportowych. Krótko mówiąc, było co robić. Uważam, że ta szkoła to jest mój najlepszy wybór. W tej szkole czuję, że się rozwijam w jakiś sposób. Jest dużo zajęć, dużo wycieczek. Nie sądziłam, że będzie aż tyle wycieczek i oczywiście Erasmusy, które są w zasadzie dla wszystkich teraz. Dla technikum oraz dla liceum, na które się również wybieram. Szkoła jest bardzo przyjazna uczniom. Miło się spędza tu czas, z przyjemnością się chodzi do tej szkoły. Jest miła atmosfera, nauczyciele bardzo przyjaźni, zawsze pomogą. My mamy praktykę zawodową w maju, zajmujemy się tymi terenami na co dzień też. W lekcjach też mamy zajęcia praktyczne, w których chodzimy na te tereny i zajmujemy się nimi. Planuję iść dalej w tym kierunku, założyć własną działalność i dalej zajmować się terenami zieleni, bo bardzo sprawia mi to przyjemność. Wydarzenie takie jak to pomaga uczniom podjąć trudną decyzję, jaką jest wybór szkoły średniej. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą dydaktyczną ZSOiO w Pruszczu Gdańskim. Więcej ciekawych newsów z Pruszcza Gdańskiego znajdą Państwo tradycyjnie na www.północna.tv. Zachęcamy do lajkowania, komentowania i udostępniania. W opisie pod filmem czeka na Państwa link z kawą, który pomaga nam rozwijać kanał. Północna TV, Ty też masz swój głos.